Petersburg, grudzień 1916 roku. Dziedziniec Pałacu Jusupowa. Trzy strzały śmiertelnie ugodziły mężczyznę, który miał romans z samą carycą, jak twierdzili wrogowie. Tym mężczyzną był Grigorij Rasputin. Ponoć wiele razy ukazywała mu się dziewica Maryja. Mówiono też, że brał udział w licznych orgiach i ekscesach. Święty czy rozpustnik? Ostatnie badania rzucają nowe światło na sprawę. Rasputin. Morderstwo na dworze cara. Był niezwykłą postacią, ale do świętego mu daleko. Grigorij Rasputin, syn chłopa z Syberii, został szarą eminencją na dworze ostatniego cara. Miał wpływ na politykę ogromnego imperium pełnego kontrastów. Tylko garstka wybrańców mieszkała w tak okazałych obiektach jak Pałac Zimowy w Petersburgu, rezydencja carów. Na czele wieloetnicznego imperium stał jeden człowiek, car Mikołaj II. Wstąpił na tron w wieku 26 lat. Nie czuł się gotowy do rządzenia. W zaufaniu wyznał kuzynowi. Nie znam się na sprawach państwa. Nawet nie umiem rozmawiać z ministrami. Nigdy nie chciałem być carem. Wśród przodków Mikołaja było wielu książąt niemieckich. On sam poślubił córkę niemieckiego księcia, która z miłości do męża przeszła na prawosławie. Przyjęła imię Aleksandra Fiodorowna z domu Alex Hessen von Darmstadt. Mikołaj II władał imperium liczącym 170 milionów poddanych i zajmującym obszar od Bałtyku po Pacyfik. Nie wyczuwał jednak politycznych zawirowań epoki. Niepewny siebie w roli władcy, kontynuował autokratyczną i konserwatywną politykę ojca. Jego imperium przeżywało poważny kryzys polityczny. Car uważał, że Bóg powierzył mu prawo do rządzenia krajem. Był monarchą i autokratą. To ograniczało mu pole manewru. Nie umiał się z tego wyswobodzić. Był rodzinnym człowiekiem, cenił życie prywatne. Cieszył się, gdy mógł uwolnić się od pracy i obowiązków i spędzić czas z rodziną. Rosyjski dwór nie nawykł do takich ucieczek w życie prywatne. Piła na jednym – utrzymaniu go przy życiu. Ponieważ Aleksiej cierpiał na hemofilię, nawet drobne skaleczenie mogło spowodować śmierć. Jego choroba była tajemnicą państwową. Poślubiła Mikołaja
i urodziła cztery córki jedną po drugiej. Co to oznaczało dla monarchii? Pierwsza córka, hurra, dobrze. Druga, nic niezwykłego. Trzecia, czwarta? Co jest grane? Główny obowiązek carycy to dać następcę tronu. W końcu go urodziła, ale chorego. Aleksandra Fiodorowna, która i tak miała już zszargane nerwy, popadła w jeszcze większą histerię i nerwicę. W dzisiejszych czasach wezwano by psychoanalityka, aby ją uspokoił. Myślę, że właśnie taką rolę odegrał Rasputin. Aleksandra była bardzo religijna. Wiedziała, że syn po niej odziedziczył hemofilię. Po jego narodzinach zaczęła się otaczać uzdrowicielami i szarlatanami. Rasputin był dla niej niczym dar niebios. Kaznodzieja Rasputin urodził się w chłopskiej rodzinie w 1869 roku w zachodniej Syberii. Dorastał w surowych warunkach, był znanym rozrabiaką w wiosce, popadł w konflikt z prawem. Ale wcześniej ujawniły się jego nadprzyrodzone moce. Ujarz miał znarowione konie, miał dar jasnowidzenia. Ural i niezmierzone lasy oddzielały jego biedną wioskę od wspaniałych pałaców Petersburga. Trudno sobie wyobrazić dwa bardziej odmienne światy. W wieku 8 lat Rasputin zachorował na zapalenie płuc. W malignie ukazała mu się piękna kobieta, którą miejscowy pop uznał za dziewicę Maryję. Wizje utwierdziły młodzieńca w przekonaniu, że niebiosa obdarowały go wyjątkową łaską. W wieku 16 lat wędrował do pobliskich sanktuariów, szukając pustelników. Mając 28 lat, odbył najważniejszą pielgrzymkę. Z rodzinnej wioski wyruszył pieszo na zachód, przemierzając tysiące wiorst bezkresnych terenów Rosji. Dotarł aż do góry Athos. Szedł od wioski do wioski, od cerkwi do cerkwi, od klasztoru do klasztoru. W trakcie pielgrzymki stał się tym, kim pragnął być. Mężem Bożym, jasnowidzem, uzdrowicielem. Niekończące się wędrówki pogłębiły jego rozumienie ludzkiej natury. Petersburg, ówczesna stolica Rosji, zachwycił chłopskiego syna. Luksusowe sklepy, pełne przepychu pałace, majestatyczne cerkwie i wyczuwalna potęga imperium. Cóż mogło lepiej odzwierciedlać wspaniałość, siłę i bogactwo Rosji? Arystokrację pogrążoną w apokaliptycznym nastroju fascynował spirytualizm i nadprzyrodzone moce. Gdy Grigori Rasputin po raz pierwszy przybył do Petersburga w 1904 roku, miał już wyrobioną reputację doświadczonego kaznodziei. Z listem polecającym udał się do ławry Aleksandra Newskiego w centrum miasta. Odprawił mszę, a potem udał się na spotkanie z rektorem duchownej akademii, ojcem Siergiejem. Największym atutem Rasputina była jego siła duchowa. Wieść o nadprzyrodzonych zdolnościach szybko się rozniosła. Umiał ponoć przewidzieć przyszłość i powstrzymać krwawienie z ran.
Mówił prostym językiem, jakim opowiada się bajki. Dzięki temu łatwo dogadywał się z dziećmi. Gdy już poznał rodzinę cara, często rozmawiał z jego potomstwem, zwłaszcza z carewiczem Aleksiejem. Umiał w prosty sposób odpowiadać na trudne filozoficzne pytania. Rzesza wielbicieli Rasputina rosła, każde jego słowo uznawali za prorocze. Czuli, że jednym spojrzeniem przenika ich na wskroś. Wszedł w kręgi arystokracji. Przedstawiano go jako męża Bożego. Mówiono, że ma dar proroctwa i moce uzdrowicielskie. Wkrótce stał się ulubieńcem znudzonych bogatych dam, które oczekiwały od niego cudów. Ale nowy, wystawny styl życia bywał dla niego udręką. Od czasu do czasu potrzebował wrócić do chaty na Syberii, by nabrać sił. W Petersburgu tęsknił za cichą i spokojną wioską, za dziećmi, które zostawił w domu, dwiema córkami i synem. Ponad 80% Rosjan żyło tak jak mieszkańcy rodzinnej wsi Rasputina, w nędzy i brudzie. Rosja była zacofanym, rolniczym krajem, w którym panował przestarzały ustrój autorytarny. W odróżnieniu od innych europejskich państw, Rosja na początku XX wieku nie miała ani parlamentu, ani konstytucji. Ale arystokracja tylko balowała. Lew Tołstoj pisał zatroskany do cara w 1896 roku. Ogólnie stan narodu można określić dwoma słowami: służalczość i przygnębienie. Z jednej strony ministrowie i gubernatorzy dbający tylko o własne interesy, ambitni i nadęci, żądni wpływów i władzy. Z drugiej wycieńczone dzieci, zdegenerowany lud, chłopi i zwierzęta jedni obok drugich, pogrążeni w znojnym trudzie. W połowie XIX wieku rodzi się sprzeciw wobec tego stanu rzeczy. Po przegranej wojnie z Japonią narastają niepokoje. W 1905 roku ponad 100 tysięcy robotników uczestniczy w pokojowej demonstracji przed Pałacem Zimowym. Chcą wręczyć carowi petycję. Wojsko otwiera ogień, ginie 200 demonstrantów. 9 stycznia przejdzie do historii jako krwawa niedziela w Petersburgu. Ludzie obwiniają cara o rozlew krwi. Nad krajem wisi widmo chaosu. Mikołaj idzie na ustępstwa. Dynastia podejmuje ostatnią, butną walkę z przemijającym czasem. Autokrata Mikołaj wprowadza reformy polityczne. W 1905 roku godzi się na powołanie parlamentu, wolność słowa i wolność zgromadzeń. Manifest zostaje odczytany w wielkiej sali tronowej w Pałacu Zimowym. Tego roku Rasputin po raz pierwszy staje przed obliczem cara Mikołaja II. Zwraca się do niego w nieformalny sposób, nazywa baciuszką, ojcem. Wieczorem władca pisze w swoim dzienniku. Spotkałem Bożego człowieka, Grigoria. Pomimo różnic poglądów, zarówno car, jak i caryca byli przekonani, że lud ich popiera, że jest gdzieś dobroduszna, sielska Rosja, która wierzy w Boga i cara przysłanego przez Boga. Rasputin był dla nich przedstawicielem tego prostego ludu. Był dla nich przedstawicielem tego prostego i dowodem na więź z prawdziwą Rosją. Rasputin lepiej niż Mikołaj i Aleksandra rozumiał sytuację wielkiego imperium.
Opowiadał o tym, o czym marzył car kochający proste życie. Rasputin był bez wątpienia wizjonerem z wielką charyzmą i uzdrowicielem. Ten wędrowny kaznodzieja odgrywał rolę psychologa, doradzał ludziom we wszystkich sferach życia. Rasputin nie pasował do pełnych przepychów wnętrz pałacu. Pomimo to miał dostęp do carskich komnat. Ten znawca ludzkich dusz szybko pojął, jak bardzo caryca go potrzebuje. Lekarze porzucili już nadzieję na uleczenie carewicza Aleksieja. Rasputin potrafił powstrzymać krwawienia chłopca, dlatego caryca wierzyła, że jest wszechmocny. Sytuacja była dość skomplikowana. Ukrywane kontakty carskiej rodziny z Rasputinem budziły ciekawość. Wujowie i ciotki cara próbowali usunąć Rasputina z dworu. Ale za każdym razem, gdy ukochany Aleksiej źle się poczuł, znów sprowadzano uzdrowiciela. Jak wszystkie dzieci, Aleksiej chciał się bawić z rówieśnikami. To mogło być niebezpieczne. Rasputin dokonał tego, co nie udało się lekarzom. W czym tkwił jego sekret? Bez wątpienia ból wywołuje takie reakcje jak podwyższone tętno i ciśnienie, bardzo niepożądane przy hemofilii. Uspokojenie pacjenta spowalnia przepływ krwi i pomaga powstrzymać krwawienie. Niezaprzeczalnie był uzdrowicielem. Zasłynął w swojej wiosce, potem w całym regionie. Gdy syn cesarskiej pary urodził się chory na hemofilię, powiedziano im o sławnym uzdrowicielu. Ale na pewno nie był świętym. W wieku 12 lat Laurence Utsolowiew dowiedziała się, kim był jej pradziadek. Babcia Maria, córka Rasputina, jedyna z rodziny, przeżyła rewolucję. Wyemigrowała do Paryża. Wyjście do Rasputina, caryca rozpływa się w zachwytach. Moja dusza znajduje ukojenie i ogarnia mnie spokój tylko wtedy, gdy ty, mój nauczycielu, siedzisz przy mnie, gdy całuję twe dłonie i kładę głowę na twym świętym ramieniu. Jakże mi dobrze. Plotki o intymnej relacji między carycą a Rasputinem są kompletną bzdurą. Ale tak się zdarza w historii, że fałsz zaczyna żyć własnym życiem. Życie carycy determinowała tradycja, etykieta i intrygi. Rasputin pokazał Aleksandrze, która zawsze czuła się obco w Rosji, inny świat, prosty i wolny od dworskich konwenansów. Dwór był zdumiony, zaniepokojony i oburzony. Ale car bronił Rasputina. Co byście powiedzieli, gdybym wyznał, że przetrwałem te trudne lata tylko dzięki jego modlitwom? Czyż caryca i ja nie mamy prawa wedle własnego uznania wybierać znajomych i zadawać się z kim chcemy? Pałac zimowy był utrzymany w niebiesko-zielono-złotej kolorystyce. Obecnie mieści się w nim ermitaż. Mikołaj nie chciał na co dzień mieszkać w pałacu w centrum Petersburga.
nie reagował na niepokoje wstrząsające imperium. Wolał spędzać czas z rodziną. On i Aleksandra uwielbiali carskie sioło. W 1904 roku Pałac Aleksandra stał się główną rezydencją cesarskiej rodziny. Tutaj Aleksandra mogła hołdować wyobrażeniom o mitycznym rosyjskim ludzie. Nic nie wiedziała o życiu, troskach i niedoli swoich poddanych. Stroniła nawet od rosyjskich dwórek. Miała opinię osoby chłodnej. Zachowywała się skromnie i uprzejmie. Potępiała swobodne zachowania. Świat trząsł się w posadach, tymczasem mieszkańcy carskiego sioła spędzali czas na przechadzkach. Znajdujemy się na jednej z głównych ulic carskiego sioła. Za dwie minuty dojdziemy do Pałacu Katarzyny, letniej rezydencji carów. Idąc w przeciwnym kierunku, za pięć minut będziemy w Pałacu Aleksandra z końca XVIII wieku. W XIX stał się główną rezydencją carskiego sioła. Anna Wyrubowa, dwórka i przyjaciółka carycy Aleksandry Fiodorowny, mieszkała tu przez 10 lat. Car i caryca często zachodzili do niej wieczorem na herbatę. Caryca przynosiła w kieszeniach cukierki i kandyzowane owoce, a car buteleczkę sherry brandy. Siadywali przy kominku, trzymając nogi na krześle, ponieważ wiało od podłogi. Car i caryca lubili kameralną atmosferę tego domu. Anna Wyrubowa była wierną słuchaczką nauk Rasputina, a także jego bliską przyjaciółką. W jej domu pryncypialna Aleksandra spotykała się z uzdrowicielem. Gdzie indziej nikt już nie dbał o pozory. W przededniu rewolucji arystokracja w Petersburgu nie miała żadnych zahamowań. Kobiety z wyższych sfer błagały służące Rasputina o jego przepoconą bieliznę. Jechały za nim na Syberię, kładły się u jego stóp. Powoli rodził się erotyczno-religijny mit, który przetrwał do dziś. Kobiety. To z pewnością złożone zagadnienie, ponieważ wiadomo, że ani jedna z tych, które rzekomo uwiódł lub wręcz zgwałcił, nie wniosła skargi do sądu. Po bliższej analizie wspomnienia niektórych dam wyglądają na fantazje erotyczne. Rasputin i kobiety. Ponoć był bardzo pociągający dla wielu kobiet. Bez wątpienia powiązania z carem dodawały mu atrakcyjności. Ale nie musiał uganiać się za kobietami. Ludzie sami przyprowadzali mu dziewczęta, kobiety, żony. Rasputin natychmiast wyczuwał potrzebę miłości, uczucia, zarówno u mężczyzn i kobiet, jak i u dzieci. Pomagał im głaszcząc po ramieniu. W owych czasach taka poufałość ze strony prostego chłopa była nie do pomyślenia. Stał się postacią kultową nie tylko wśród egzaltowanych kobiet. Także mężowie, chcąc zyskać jakiś przywilej na dworze, zabiegali o jego przychylność, podsuwając własne żony. Rasputin lubił sobie dogadzać. W Grand Hotel Europe, nieopodal domu, odkrył restaurację, gdzie potrafiono sprostać jego podniebieniu. Григорий Распутин тоже был
Grigorij Rasputin był częstym gościem tego hotelu i restauracji. Odnaleziono policyjny raport, w którym jest mowa o jego bytności tutaj. Jadł kolację z bankierami i dwiema atrakcyjnymi damami, których nazwisk nie poddano. Tylko dzięki raportowi i temu, że Rasputin znajdował się pod obserwacją żandarmerii, mamy potwierdzenie, że tutaj był. Kolacja przeciągnęła się do drugiej w nocy. Ale Rasputin do domu dotarł dopiero o 7 rano. Nie był nałogowym pijakiem, jak często twierdzono. Ale gdy przybył do Petersburga i dostał się do kręgów arystokratycznych, gdzie czyhano na jego upadek, coraz częściej sięgał po alkohol. Skłonna jestem w to uwierzyć. Natomiast opowieści o jego stałych wizytach w domach publicznych i szalonych, erotycznych orgiach wydają mi się nieprawdą. Tuż przed wybuchem I wojny światowej Rasputin padł ofiarą nożownika na Syberii. Udało mu się ujść z życiem. Kurując rany, ostrzegał cara. Drogi przyjacielu, powtórzę raz jeszcze. Straszliwa nawałnica nadciąga nad Rosją. Wielkie nieszczęście i cierpienie. Noc bez promyka światła nad bezkresnym oceanem łez i krwi. Nieopisany koszmar. Wiem, że wszyscy oczekują, że wypowiesz wojnę, lecz nawet najwierniejsi nie rozumieją, że to doprowadzi do upadku. Ty jesteś carem, ojcem narodu. Nie pozwól, aby szaleńcy wzięli górę i doprowadzili kraj do ruiny. Utoniemy we krwi. Pogrążymy się w niedoli. Mikołajowi nie w smak były te porady. Dzień przed wypowiedzeniem Rosji i wojny przez Niemców stał z żoną na balkonie Pałacu Zimowego, patrząc na tłum ludzi. Przez krótką chwilę w historii car i naród zjednoczyli się w nadziei na zwycięstwo nad wspólnym wrogiem, Niemcami, krajem, z którego pochodziła caryca i jej najbliżsi. Mikołaj do ostatniej chwili łudził się, że uniknie angażowania się w konflikt serbsko-austriacki. Zmobilizował żołnierzy tylko na południowo-zachodniej granicy w celach obronnych. Jego kuzyn Wilhelm II opacznie to zrozumiał. Wypowiedział wojnę drogiemu nikiemu. Niezdecydowany Mikołaj znalazł się pod presją. Uległ podżegaczom wojennym i stało się to, co nieuniknione. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do kryzysu władzy i kryzysu dynastycznego. Słaby monarcha Mikołaj udał się do kwatery głównej na froncie we wrześniu 1915 roku. Moim zdaniem był to pierwszy krok do zguby. Gdy Mikołaj zaangażował się w kampanię wojenną, Aleksandra przejęła stery rządu. Słabo sobie radziła w nowej roli. Jej najbliższym doradcą został Rasputin. Wkrótce cudotwórca miał większe wpływy na dworze niż jakikolwiek minister. Dlatego też wielu arystokratów obwiniało jego i niepopularną carycę o upadek Rosji. Antyniemieckie nastroje, sprzeciw Rasputina wobec wojny, caryca Niemka, plotki o zdradzie i bezpośredniej linii łączności między carskim siołem a niemieckim sztabem generalnym. Wszystko to potęgowało niepokój w kraju i dolewało oliwy do ognia. Słuchaj naszego przyjaciela i ufaj mu. Ważne, że możemy polegać nie tylko na jego modlitwach, ale też na poradach.
Tak caryca Aleksandra pisała do Mikołaja w czerwcu 1915 roku. Chłop z Syberii dyrygował teraz wielkim koncertem europejskiej polityki. Wpływowi ludzie w imperium od dawna uważali Rasputina za wcielenie zła. Teraz zrobili z niego kozła ofiarnego, obarczając winą za katastrofalne skutki wojny. Rasputin zawsze wiązał upadek rosyjskiego imperium, dynastii carskiej z własną śmiercią, gdyby zginął tragicznie. Przez lata wieszczył, jeśli zginę, nastąpi koniec Rosji. Próbował wywierać wpływ na politykę. Inni też starali się to robić, manipulując nim. Ale pogłoski o jego wpływach były mocno przesadzone. Te plotki z czasem uznano za wiarygodne opinie. Jeśli powtarzali je dyplomaci, urzędnicy, oficerowie gwardii lub sztabu generalnego, jak nie dać im wiary? Dlatego wielu ludzi uznało, że zamordowanie Rasputina pozwoli wyjść z kryzysu. Uknuto spisek. Zamieszani byli ludzie z najwyższych kręgów. Zabójca Jusupow tak mówił. Moje częste spotkania z Rasputinem i wszystko, co o nim słyszałem, utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest główną przyczyną niedoli naszego kraju. Wraz ze śmiercią Rasputina zostaną zniszczone szatańskie moce, które opanowały cara i carycę. Rasputin jako szatan, który próbuje zniszczyć tradycyjny porządek. Ze względu na swoją pozycję społeczną, Jusupow czuł się w pełni upoważniony do wygłaszania takich potępiających osądów. Pochodził z bardzo bogatej, arystokratycznej rodziny. Zebrał kilku spiskowców. Jeden z nich, jego kochanek, wielki książę Dymitr, był kuzynem cara. Rozrywkowy, lekkoduch Jusupow, mimo ciągot homoseksualnych, poślubił kuzynkę cara. Jak to możliwe, że ten bon vivant zaplanował zabójstwo? Nie znamy motywów księcia Jusupowa. Był pod presją rodziny, zwłaszcza swojej matki Zinaidy. Celem spisku było też zrzucenie cara z tronu i zmiana dynastii. Morderstwo miało aspekt seksualny, ponieważ dwóch, a może nawet i trzech spiskowców było homoseksualistami, a deputowany do Dumy Puryszkiewicz ekshibicjonistą. Zaatakowali mężczyznę, który silnie oddziaływał na kobiety. Bez wątpienia był w tym element seksualny. Jusupow zanotował w dzienniku. Najlepiej byłoby otruć Rasputina, by zatuszować tę zbrodnię. Moi przyjaciele zgodzili się, że morderstwo trzeba upozorować na tajemnicze zniknięcie, a szczegóły utrzymać w najgłębszej tajemnicy. Nasz pałac nad Mojką wybrano na miejsce zbrodni. Rasputin mieszkał niedaleko pałacu Jusupowa. Licząca 5 komnat rezydencja była opłacana z carskiej kasy i strzeżona przez tajną policję. Tutaj zapadła decyzja. Czy Rasputin przewidział swój rychły koniec? Pisał tak. Wiem, że umrę przed 1 stycznia.
Chcę powiedzieć rosyjskiemu narodowi, carowi, carycy, dzieciom i całej Rosji, że powinni zrozumieć jedno. Jeśli któryś z ich krewnych będzie odpowiedzialny za moją śmierć, to nikt z rodziny, łącznie z dziećmi, nie przeżyje nawet 2 lat. Rosjanie ich zabiją. Mikołaj nie przejął się tą przepowiednią. Rasputin chętnie przyjął zaproszenie do pałacu Jusupowa, gdzie Feliks miał go przedstawić swojej żonie Irinie. Na wszelki wypadek Feliks osobiście poszedł po Rasputina do jego domu. Na klatce schodowej stali na straży policjanci. Jusupow przybył po północy, gdy już ich nie było. Wszedł tylnym wejściem. Rasputin nie mógł się go doczekać, chociaż zapewne ostrzegano go wcześniej o szykowanym zamachu. Do pałacu przyjechali samochodem Feliksa. Pałac Jusupowa w Petersburgu miał niejedną tajemnicę. Za skromną fasadą krył się niewyobrażalny splendor. Rodzina Jusupowa posiadała nieopisane bogactwa. Swój dobrobyt zawdzięczała hojnym podarkom od cara. W Rosji tak było od wieków. Ziemia i chłopi pańszczyźniani w zamian za wierną służbę. Jusupowowie byli najbogatszymi na świecie właścicielami ziemskimi w swoich czasach. Całe miasta, ale też surowce nad Morzem Kaspijskim należały do tej wpływowej arystokratycznej rodziny. Ich pałace nie ustępowały przepychem pałacowi zimowemu. Najlepsi dekoratorzy wnętrz z Francji i Włoch projektowali rezydencję utrzymaną w biało-złotej kolorystyce. Nie żałowano pieniędzy na aksamit, jedwab, brokat, szlachetne drewno i współczesne obrazy. W pałacu była nawet sala teatralna. W barokowej sali mieszczącej 200 osób do dziś odbywają się koncerty. Ale dawno by zapomniano o pełnym przepychu pałacu Jusupowa, gdyby nie przedziwna wystawa figur woskowych mieszcząca się w piwnicach. W jednym pokoju czają się spiskowcy, deputowany Puryszkiewicz i wielki książę Dymitr. W sąsiednim znajduje się Jusupow z Rasputinem. Poczęstowałem go ciastem, które nie było zatrute. Potem podałem tacę z zatrutymi tartaletkami. Najpierw odmówił. W końcu zjadł jedną, potem drugą. Uważnie patrzyłem, jak pochłania kolejne ciastka. Cyjanek potasu powinien przynieść natychmiastowy skutek, ale ku mojemu zdziwieniu Rasputin spokojnie dalej rozmawiał, jakby nic się nie stało. Zatrute ciastka są częścią mitu wymyślonego przez spiskowców. Wiadomo, że Rasputin nie jadał słodyczy, nie lubił cukru. Jego córka zawsze to powtarzała. Autopsja nie potwierdziła obecności trucizny ani cukru w organizmie Rasputina. Legenda Rasputina ma też legendarne zakończenie. Ponoć zdołał uciec z piwnicy Jusupowa. Dopiero gdy był na dziedzińcu, dosięgły go 3 śmiertelne kule.
My znajdujemy się w tym samym dworze, który dzisiaj... Tutaj znajdował się ten dziedziniec. Dziś wygląda niewinnie. Plac zabaw i przyległe budynki. Tymi drzwiami Rasputin wybiegł na dziedziniec, chwilę zanim śmiertelne strzały przypieczętowały jego los. Przed drzwiami leżą kwiaty. Do dziś niektórzy czczą Grigorija Rasputina jako świętego i przynoszą czerwone róże, by upamiętnić dzień jego śmierci, 16 grudnia 1916 roku. Ciało Rasputina zaciągnięto do samochodu wielkiego księcia Dmitra. Kierunek oddalony most nad Newą, ale plan spiskowców nie w pełni się powiódł. Panowała mroźna rosyjska zima. 16 grudnia 1916 roku wszystko było już zamarznięte. Lód pokrył małe kanały i rzeki. To most Pietrowski, jesteśmy teraz na wyspie, a nie w centrum miasta. Gdy spojrzymy w tamtym kierunku, widzimy biały obszar. To delta Newy i Zatoka Fińska. Z mapy Petersburga wynika, że miejsce to jest bardzo oddalone od centrum. Pojawia się pytanie, czemu nie pozbyli się ciała gdzieś bliżej. Ale spiskowcom zależało, by znikło ono na zawsze. I to miejsce idealnie się do tego nadawało. Pomimo zimy, niecała rzeka zamarzła, w lodzie były duże otwory. Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Owej nocy, ze względu na silny mróz, ciało nie popłynęło w stronę Zatoki Fińskiej, lecz utknęło w lodzie. Moim zdaniem relacja Feliksa Jusupowa miała na celu raczej zatajenie tego, co się naprawdę wydarzyło nocą z 16 na 17 grudnia, niż ukazanie prawdy. Drugi naoczny świadek, Kuryszkiewicz, który, jak wiadomo, też był w pałacu Jusupowa tamtej nocy, mówił co innego. Najwidoczniej nie uzgodnili wspólnej wersji. Wiadomo, że Rasputina torturowano. Prawdopodobnie dosypano mu czegoś do zupy, aby stracił przytomność. Dzięki temu mogli go związać, bo był bardzo silny. Torturowali go godzinami, chcąc wydobyć nazwiska jego wspólników. Potem zastrzelono go 3 strzałami. Pierwszy oddano w głowę z małej odległości. Niedawno odnaleziono zdjęcia, które kazały włożyć między bajki wszystkie wcześniejsze wersje. Są różne wersje. Jedna mówi o udziale angielskiego oficera w zabójstwie Rasputina. Wiadomo, że po tym morderstwie część angielskich dyplomatów w pośpiechu wyjechała z Rosji. Chcę coś pokazać. Proszę przeczytać, kto to tłumaczył i robił korektę. Londyńskie wydanie. To nie może być przypadek. Oswald Rainer był jednym z tych, którzy w pośpiechu wyjechali z Rosji. Ten tajny agent zaprzyjaźnił się z Jusupowem w czasie studiów na Oksfordzie. Mieszkał w hotelu Astoria. Niechęć Rasputina do wojny mogła zagrażać interesom Wielkiej Brytanii. W grudniu 1916 roku rozeszła się wieść, że car chce podpisać odrębny traktat pokojowy z Niemcami. Wielkiej Brytanii zależało zaś na tym, by Niemcy prowadzili działania wojenne na wschodzie. Podpisanie odrębnego traktatu oznaczałoby przerzucenie 400 tysięcy żołnierzy niemieckich z frontu wschodniego na zachodni. Dlatego państwa Antanty, zwłaszcza Brytania, nie były zainteresowane takim obrotem spraw. Sądzę, że teoria o udziale brytyjskich służb specjalnych, w tym Oswalda Reinera, brzmi przekonująco.
W pewnym sensie Jusupow wykreował iście hollywoodzką scenę, obsadzając się w najlepszej roli. To usprawiedliwione, każdy by tak zrobił. Rozumiem go. Cóż innego miał powiedzieć? Wielki książę Dymitr zapewne wiedział, że Rasputin będzie torturowany, ale nie, że dojdzie do morderstwa. Jeśli ktoś morduje jedynego człowieka w imperium, który potrafi uzdrowić carewicza, to jakby skazywał na śmierć małego Aleksieja. Wielki książę Dymitr na to by się nie zgodził. Sama myśl o tym, że osoba z mojego bliskiego otoczenia ma na rękach krew prostego chłopa, wielce mnie zawstydza. Świat Aleksandry rozpadł się na kawałki, gdy dwa dni po morderstwie znaleziono ciało Rasputina. Na jej prośbę pochowano go w parku w carskim siole. Jesteśmy na obrzeżach Parku Aleksandrowskiego. Dawniej w tej części urządzano polowania. Tu pochowano Rasputina. Za moimi plecami znajduje się krzyż, wzniesiony w latach 90. dzięki staraniom miłośników historii i wielbicieli Grigorija Rasputina. Zaraz po wybuchu rewolucji lutowej ludzie zaczęli szukać jego grobu. Jeden z żołnierzy strzegących pałaców wskazał im miejsce pochówku. Rząd tymczasowy zdecydował o przeniesieniu trumny do Petersburga, a potem o zniszczeniu zwłok. Szczątki Rasputina spalono w piecu w jednym z instytutów Politechniki. Prochy rozsypano. Krewni grozili Mikołajowi detronizacją. Spiskowcy otrzymali łagodne kary. Jusupowa skazano na areszt domowy w rodzinnym majątku. Jego kochanka Dymitra zesłano na front perski. W zgiełku rewolucji te wyroki uratowały życie obydwu mężczyznom. W latach 20. Felix i Dymitr wyemigrowali do Paryża, gdzie Jusupowa traktowano jak zbawcę ojczyzny. Jego fałszywa relacja dodała splendoru mitowi Rasputina. Naród nie mógł się dowiedzieć, kto zamordował powiernika carycy i uszedł bezkarnie. I bez tego na dworze obawiano się rewolucyjnych nastrojów. Jeśli książęta i krewni cara burzyli się przeciwko Mikołajowi, to do czego mógłby się posunąć naród rosyjski? Do rewolucji. Tragiczna wojna spotęgowała niezadowolenie z autorytarnych rządów. Prości żołnierze domagali się chleba i pokoju, tak brzmiały rewolucyjne hasła. Po śmierci Rasputina Mikołaj i Aleksandra utrzymali się na tronie zaledwie przez 2 miesiące. Czyż nie przepowiadał, że wraz z jego odejściem nastanie kres 300-letniej dynastii Romanowów? W Archiwum Państwowym Federacji Rosyjskiej przechowywane są dzienniki Mikołaja II. 2 marca 1917 roku zanotował: moja abdykacja jest nieunikniona. Sedno sprawy tkwi w tym, że trzeba wykonać ten krok, aby ocalić Rosję. Tego samego dnia car podpisał abdykację. Następnie udał się do carskiego sioła, gdzie jego rodzinę przetrzymywano w areszcie domowym. W 1917 roku, natychmiast po abdykacji, rozpoczęły się narady, co zrobić z carem. Dobrze by było, gdyby wyjechał z kraju.
Chciał zamieszkać w Liwadii na Krymie. Niczego więcej nie potrzebował. Rządzenie przez ponad 20 lat wielkim imperium było dla niego męką. Dźwigał zbyt wielki ciężar ponad swoje siły. Po rządach władcy z woli Boga nastały lata rewolucji. Bolszewicy wywrócili kraj do góry nogami. Wielbiący przepych arystokraci musieli uciekać z Rosji. Wielu umarło w nędzy na emigracji. W sierpniu 1917 roku rodzinę cara wywieziono na Syberię, odcięto ją od świata i zamordowano 16 lipca 1918 roku. Przepowiednia Rasputina się spełniła, słowo w słowo. Był prawym człowiekiem, uczciwym, szczerym i lojalnym wobec swojej rodziny, cara i Boga. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Edyta Czerwonka. Czytał Paweł Straszewski.